Witam Was serdecznie. Przedstawiam przepis na piwo pszeniczne, ciemne. Na razie nie mam nazwy, więc nazwałem je po prostu ciemna pszenica. Przepis jest zmodyfikowany, ale baza pochodzi od Dale'a Rowellsa z chmury, krótko mówiąc, Beersmitha dwójki. Tutaj mamy opcję. No, dlatego przełamałem to przez moją ksywkę, jako że i sód trochę inny jest użyty i inne chmielenie i tak dalej, i tak dalej. Mój garnek przewiduje 22 litry warkę przy wydajności, no, ostatnio trafia mi się wydajność 80%. Czas gotowania 60 minut, piwo ważone 30 marca 2015. Ja to, jak widzicie, nagrywam już po ważeniu, stąd pewność i chyba tak będę dalej robił, że przepis już się nie zmienia. Te przepisy, które dawałem, co jakiś czas tam modyfikowałem, no i przez to nie były one wiarygodne. A więc skupiając się na składzie, woda Tesco 40 litrów została tutaj użyta. Nie wiem, czy ja tu wpisałem dodatek, nie. Nie wpisałem dodatku, aczkolwiek zalałem tutaj łyżeczkę stołową chlorku wapnia w roztworze 33%. Do tego dokładnie 2,68, bo tyle miałem, wsypałem wszystko, co miałem ciemnej pszenicy. Do tego monachijski typ dwójka, więc też lekko piwo ciemniejsze w ilości 1,20 kg. Do tego sód pilzneński 86 deko, czyli prawie kilogram w Wejermanie, bo po prostu tyle miałem. Jak widzicie, piwo zlewkowe tak zwane. Dla podkolorowania sód karafa 3 Special od Wejermana 160 gram. I to było tyle w zasypie. Chmielenie oczywiście Hallertau 6% alfa kwasów na 30 minut gotowania. Czyli dokładnie w połowie gotowania zadałem ten chmiel. Drożdże, no nie do końca te, dlatego że gęstwa wajcenowa, ale tych właśnie drożdży. Piwo wycelowałem w 13 plato. No, spodziewam się goryczki na poziomie około 15, także no, to wszystko jest mierzone teoretycznie, stąd goryczką celuję w środek, jako że tak naprawdę nie wiem, czy będzie 18, czy 15, czy 20. Kolor wynikł z podkolorowania karafą 3 Special. Jedynie alkohol wyszedł poza styl. No, zobaczymy do ilu, ale nie za bardzo się tym przejmuję, bo zobaczymy tak naprawdę do ilu gęstwa odfermentuje świeże piwo. Piwo zacierałem w pojedynczej infuzji, tak żeby było lekkie ciało, bez maszałtu. Glukoza oczywiście, podejrzewam, że będzie to bez fermentacji cichej, po prostu ale, czyli górna fermentacja jednostopniowa. Piwo fermentuje, cały czas bulka mi w piwnicy. Starter drożdży, oczywiście użyłem mieszadła, 1,8 litra. Nie patrzę na te wyliczenia, ponieważ no, jest to gęstwa, więc cóż ja mogę powiedzieć. Piwo fermentuje, krótko mówiąc, więc to jest piwo z tych stylów, z tych gatunków, co zrobić z drożdżami, które się kupiło za 4 dychy, czy tam 35 zł dokładnie. No, żeby obniżyć koszt zakupu, to po prostu używa się gęstwy. Teraz fermentacja. Ja tutaj pokombinowałem fermentację. No, nawet zapomniałem dopisać, bo to generalnie wymazałem proponowaną przez program. A więc tak, jeżeli chodzi o szczegóły. Zasypałem słody w temperaturze 57 stopni. Spadła ona do 53 i na tej temperaturze 15 minut trzymałem na pierwszej przerwie te słody. To jest tutaj na tym, że tak powiem, wykresie. Tutaj było grzanie. Druga temperatura to 64 stopnie na 40 minut, jest ona tutaj, czyli jak widać wzrokowo, ja jestem wzrokowcem, najdłuższa przerwa temperaturowa. Dalej, następna przerwa na 72 stopniach przez 25 minut. Oczywiście to wszystko temperaturówka, tak? Czyli sterowałem płomieniem.
No i wygrzew, chociaż tam powiedziałem, że nie ma maszrutu, ale wygrzew 78 stopni, a tam powiedzmy, że symboliczne 5 minut. pH było zmierzone paskiem, wszystko się zgadza, 5,2 i 5,9. Koniec dla gęstości, nie wiem jakiej, bo jeszcze nie ma końca, także to jest czysta teoria. I tutaj to będzie tyle. Fermentacja przebiegła, ja już mówię, w czasie przeszłym, bo przypomnę, że piwo już jest uważone i fermentuje. Ja sprawdzę, 30 kiedy był? W poniedziałek, tak? To mamy 1, 2, 3, 4, 5 dzień fermentuje. A zamierzam 14 dni je fermentować. Do kadzi poszło 30 litrów w balingu 11 plato. Do fermentora poszło, to już są wartości realne, 23,5 litra. Do fermentora, czyli do fermentacji burzliwej. O zmierzonej gęstości początkowej, czyli original gravity 13 stopni plato. Jak widzicie, napisałem, że brzeczka w smaku ok, czyli bardzo mi pasuje. No, wydajność 83% wyszła. Zobaczymy, ile będzie po burzliwej. Cicha fermentacja jest zamglona, ponieważ nie wybrałem cichej fermentacji i raczej chyba nie będzie cichej fermentacji. Jeżeli chodzi o uwagi, co ja tutaj wpisałem, piwo uważone na potrzeby użycia właśnie gęstwy, bardzo dobrej zresztą gęstwy, gęstwa pięknie się namnożyła, druga doba ręcznie mieszane, bo wyszła, krótko mówiąc, i szalała bez użycia mieszadła. To dzisiejsza moja kontrola, 4 kwiecień, piwo fermentuje poprawnie, dla mnie dzisiejsza, dla was nie będzie dzisiejsza. Rurki jednak nie zakładam. Założyłem zamiast rurki wężyk silikonowy i zatopiłem go w takim plastikowym, jakby to nazwać, nie garku do herbaty, a takim, no wiecie, dzbanuszku, tylko że z plastiku. I tam to sobie wyjeżdża, tam jest dużo miejsca, nie boję się, często wyjeżdżam, więc jak wiecie zresztą, więc nie boję się awarii czy wystrzelonego dekla, jak to się stało w amerykańskim lekkim lagerze. No i cóż, to by było chyba na tyle. Mniej więcej ten kolor jest w tym fermentorze. No nie jest to wersja 1, co najmniej wersja 3.0, bo ja robię co roku Rogena i co roku robię ciemną pszenicę. Jak już powiem wam na filmie, no dwa razy mi nie wyszła ta ciemna pszenica, muszę być szczery. No nie wyszła i tyle, nie smakowało mi i robię trochę na przekór, trochę na złość sobie. Wszystko wygląda na to, że ta ciemna pszenica wyjdzie. Krótko i na temat, to wszystko jeżeli chodzi o przepis na ciemną pszenicę. Zapraszam was wobec tego na serię z ważeniem. To będzie krótka seria, tym razem chyba 3-odcinkowa. Tak mi się przynajmniej wydaje, tak pamiętam. Także pozdrawiam was serdecznie i do zobaczenia.